George szykował wszystko do śniadania, a pan w żółtym kapeluszu siedział za biurkiem i kończył pilną pracę. Nie ma to jak świeże wiejskie powietrze. Tak, na pewno zdążę z tą mową na dzisiejszy jubileusz profesor Mądralskiej. Ta niezwykła osobowość i jej wielki wkład pracy. Tak, tak. Mamut włochaty. Jej miłość do mamutów włochatych. No tak. Dobrze już, dobrze. Zrobię sobie przerwę na śniadanie. Cóż, są owoce i jajka. W tych szafkach już się nic nie mieści. Trzeba będzie mniej kupować. Na samą myśl o ograniczeniach George poczuł się głodny. Ale tymczasem trzeba zjeść śniadanie. Wyskoczę na rynek. A ty możesz skończyć moją mowę. Więc jednak nie siedziałeś tu sobie grzecznie, odkąd ja wyszedłem. O nie. Kiedy pan w żółtym kapeluszu miał taką minę, George wiedział, że czeka go długi wykład. To co, zrozumiałeś? Nasiona, orzechy, żołędzie, wszystkie kiełkują. Skarpety, radioodbiornik, otwieracz do konserw nie kiełkują. No dobrze, a teraz musimy wykopać to, co zakopałeś. O, George, gdzie moja mowa? O, widzę, że kopiecie basen. George coś zakopał i staramy się to znaleźć. Cóż, ja mam w domu wykrywacz metali, którego używałem do szukania monet nad brzegiem jeziora. Zaraz go przyniosę. Super! Ale moja mowa nie jest wyryta na blasze. Nie. Aha, jest! O, może to tu jest zakopana? Nie, moja mowa nie jest wyryta na blasze. O, czy to są klucze piratów? O, niewykluczone. Może to do skrzyni skarbów? Nie, my nigdy nie znajdziemy tej mowy. A nowej już nie zdążę napisać. Chyba nie pojadę na tę uroczystość. George nie miał węchu wiewiórki, ale był bardzo sprytną małpką. Umiał się wspinać, a z wysoka widać lepiej. Udało się! Ale super! To przecież zwykły papier. A więc to tutaj napisał pan tę wspaniałą mowę. Sadził pan kwiaty w ogrodzie? Ach, długo by opowiadać. Tutaj coś rośnie, a więc jednak udało ci się coś zasiać. Kto wie, George, może i masz w sobie coś z wiewiórki.